A w Kijowie na Ukrainie jest Dmytro Antoniuk. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu. Jak poranek w Kijowie, jak sytuacja militarna, ale też ta codzienność wygląda? W Kijowie jest spokojnie. Przez kilka dni nie mieliśmy alarmów. Teraz zapukam do swego drewnianego stoła. Natomiast w różnych obwodach Ukrainy w nocy były te alarmy i latali na przykład te irańskie szachedy, te drony kamikadze. W tym to było w obwodzie Dniepropetrowskim i tam zastrzelono z nich 8 tych szachedów. I to jest jest sukces dla naszej obrony przeciwrakietowej, tak można powiedzieć. Natomiast co do frontu, sytuacja bardzo, bardzo dziwna jest w obwodzie chersońskim, tam na prawym brzegu. Wczoraj na przykład była już informacja o tym, że nie ma flagi rosyjskiej nad urzędem miasta Chersoń, że wojska rosyjskie zburzają na przykład wyżki, wieże komunikacyjne, te, które zapewniają internet w tej części Chersońszczyzny. I wszystko naprawdę tak wskazuje, że wojska rosyjskie szykują się do całkowitego wycofania się z prawego brzegu Dniepru w Chersońszczyznie. Natomiast ich wojska pozostają jeszcze na swoich pozycjach i pozostają tam. Już jest informacja, że najbardziej takie jest zdolni do walki, czyli doświadczeni już w tej wojnie żołnierzy. I to dla naszych wojsk też jest niełatwo ich pokonać, ponieważ ich tam jest też sporo. Jest informacja o tym, że na północny zachód od Chersonia, a to jest kierunek między Chersoniem na Mikołajów, że tam budują nowe wzmocnienie, żeby tam też bronić się przed wojskiem ukraińskim. No i że budują wzmocnienie na lewym brzegu, Dniepru w Chersońszczyźnie. Także sytuacja tam jest bardzo ciekawa. Wczoraj to zdjęcie, gdzie już nie ma flagi rosyjskiej w urzędzie miasta Chersoń, też skomentowała rzecznik Ministerstwa Obrony Ukrainy, powiedziawszy o tym, że to może być po prostu pułapka dla Ukraińców i że nikogo rzekomo nie ma w Chersoniu już, a natomiast tam są te siły rosyjskie, które jeszcze mogą zrobić nam problemy. A to sam Cherson, tutaj zostając na chwilę, bo pojawiła się informacja, nie wiem, czy tym powiesz, ale jeżeli nie powiesz, to ja właśnie w tej chwili powiem, że nie tylko tej flagi nie ma, ale też, że z niektórych blokpostów w miejscowościach dookoła Chersonia miały zniknąć wojska rosyjskie, tak jakby jakaś ewakuacja się rozpoczęła. Nie wiem, takie informacje dotarły do nas w Polsce, że one są potwierdzone przez ten ukraińską, że nie tylko ta symboliczna flaga, ale także pograniczne czy przyfrontowe posterunki są zwijane. Dokładnie tak, ale na razie nie ma zmiany w linii frontu w tym chersońskim obwodzie. Tego nie obserwujemy, ale tak, jest też informacja o tym, że oni po prostu też wycofują się z tych punktów kontroli i to też jest bardzo ciekawe. Natomiast wczoraj dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Zalużny powiedział o tym, że intensywność ataków wroga wzrosła w razy. I na niektórych odcinkach frontu, na przykład w Donbasie, obserwujemy, że atakuje wróg
aż 80 razy za dzień, dziennie. To no, niesamowita liczba i ilość tych ataków, ale ataki są odbijane. Na przykład wróg wczoraj próbował atakować Bachmut z południa. Nie udało się. Też próbował atakować też z północnego wschodu. Też nie udano. Także na Donbasie tam my trzymamy swoje pozycje, chociaż bardzo ciężka jest sytuacja pod Piskami na przykład i w Mariance, gdzie ewakuowana została całkowicie cała ludność cywilna tego miasteczka i tam toczą się walki. No i wróg jednak zajął część, niewielką, ale część w Białochorywki na południowej, na północną, północny wschód tego miasta, ale tam też toczą się walki zacięte. Białochorywka już jest niedaleko od Lisyciańska i nad Siwierskim Dońcem. Tam toczą się zacięte walki, tam wróg rzuca wszystko, bo z Białochorywka i dalej sąsiednie miejscowości są kluczowymi dla tego, żeby deokupować Krzeminą i Rubiżnę. To dwa wielkich miasta w obwodzie Luhańskim. No i próbuje też, wczoraj były próby atakować z kierunku miasta Swatowe w zachodnim kierunku. Była też częściowo zajęta Makijivka, mała miejscowość w obwodzie Luhańskim i tam też toczą się walki. No, ale widzimy, że jednak wojsko ukraińskie, chociaż powoli, ale zbliża się do Swatowego i do Krzeminnej. Także czekamy na nowości i czekamy szczególnie na nowości z tego południowego odcinku frontu, bo to, co dzieje się w Chersoniu, to jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że jeżeli tam jest naprawdę ta pułapka, bo jest informacja też o tym, powiem, że wojska rosyjskie tam przebrali się za cywilów. To po prostu rzucili swoje mundury i chodzą niby jak cywile tam, a to naprawdę są żołnierze zawodowi armii rosyjskiej. Także czekamy, co tam będzie wkrótce w tym Chersoniu. To jest jedna informacja, ale też są te informacje, że oni się przybierają w stroje cywilne, aby uciec z Chersonia, tak, żeby się wydostać ewentualnie z okrążenia. Zresztą nie tylko na tym odcinku frontu, z innych też dochodzą informacje, że często żołnierze rosyjscy próbują wtopić się w ludność cywilną, próbują uniknąć albo śmierci, albo dostania się do niewoli i starają się w ten sposób jakoś wydostać się z matni. No tak, przeżyć w każdym bądź razie. I no, na razie my nie widzimy, że duża ilość tych żołnierzy idzie w niewolę i poddaje się. A niektórzy to robią, ale bez chęci takiej wielkiej. Także na razie sytuacja jest poważna i obserwujemy, co się dzieje tam na południu, ale mam jednak nadzieję, że Cherson może być wkrótce wyzwolony. O tym też powiedział jeden z prezes Pentagonu z Stanów Zjednoczonych, że on wierzy w to, że Ukraina jest zdatna deokupować, wyzwolić Cherson. To jeszcze spójrzmy na inne linie frontu, tam w Ługańsku, w Doniecku, tam zaciekłe ataki armii rosyjskiej, bardzo krwawo odpierane, ale Rosja jakieś sukcesy posiada. Posiada, jak ja mówiłem, to jest głównie tam na Donbasie, no w ta Białochorywka częściowo jest zajęta, ale to jest jedna, no może czwarta tej miejscowości pod kontrolą wroga i próbują atakować spod Pisków na północ. Być może przeszli za ostatnie parę dni tam parę kilometrów dokładnie. No jeżeli to dla potężnej armii, rzekomo armii drugiej świata jest wielki sukces, no niech tak będzie.
ale okupione ogromnymi stratami. To jeszcze dwa słowa o sytuacji wewnętrznej, jak to wygląda, jak wygląda życie, także to gospodarcze w Kijowie. Sklepy są jeszcze zaopatrzone, dostawy energii w miarę są stabilne, oczywiście z przerwami, ale da się jakoś funkcjonować w stolicy Ukrainy? Da się. W sklepach mamy wszystko, ale tutaj też muszę podkreślić, że te ataki w naszą infrastrukturę energetyczną to zarówno są ataki w naszą gospodarkę, bo kiedy nic nie działa, nie ma prądu, to po prostu nic nie działa. Nie działają w jakieś tam fabryki, nie działają sklepy, nic nie działa i to kosztuje koszmarnych pieniędzy, jakieś miliardy hrywień. Także to jest jednocześnie jest uderzenie w energetykę i w gospodarkę. Także dla nas to jest odczuwalne, bardzo odczuwalne. I w Kijowie jest też w niektórych dzielnicach ciemno. Wczoraj byłem też w centrum i widziałem to. W Kijowie nadal są niektóre dzielnice dziennie nie mają prądu po 3 razy na przykład i to taka przerwa w dostarczaniu prądu trwa 3-4 godziny na przykład. Moja ciotka tak ma na lewym brzegu Dniepru w Kijowie. To Kijów, ale gdzie indziej może być jeszcze gorzej. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że 4,5 miliona Ukraińców jest pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. No tak, skoro jest ze słów prezydenta około 40% w naszej infrastruktury energetycznej jest zniszczono przez wroga, to nic dziwnego, że my mamy takie problemy z dostarczaniem prądu, ale my trzymamy się. A to jeszcze na koniec, Dmytro, powiedz mi, jak wygląda sytuacja na terenach okupowanych wczoraj. O tym informowaliśmy, że też informowały polskie media, że Rosjanie cały czas kontynuują filtrację ludności tam, gdzie mają tą możliwość, na terenach okupowanych, na wschodzie i na południu. Jakie do was docierają sygnały co do życia codziennego, co do tego, jak działa władza okupacyjna rosyjska? No, co jest moim zdaniem najohydniejsze, to jest to, że oni rzucają na front zmobilizowanych Ukraińców z tych okupowanych terenów. Z Mariupola na przykład oni chcą, żeby tam było aż 10 tysięcy zmobilizowanych i rzucają ich na front Ukraińców przeciwko Ukraińcom. Też nie pozwalają wyjeżdżać z tych okupowanych terenów bardzo powoli. To trwa na przykład w jedyne miejsce, gdzie jest takie przejście między ukraińskimi terenami kontrolowanymi przez ukraińskie wojsko i okupowanymi terenami Ukrainy, to jest w Wasylivce, w obwodzie zaporowskim. Tam jest olbrzymia kolejka, tam tysiące ludzi stoją, nie wiem, tygodnie, żeby przejść i to w ogóle nie ma żadnych gwarancji, że ich tam przepuszczą. Przepuszczają być może dziennie 5, 7, 10 osób i nawet już są przypadki, że ludzie tam umierali w tej kolejce. Także sytuacja na okupowanych terenach jest bardzo ciężka. Jest też, piszą o tym, że wywożą dzieci i na przykład to zrobili na Luhanszczyźnie, wywieźli 30 dzieci i wywieźli dzieci i wywożą innych cywilów, a dzieci wywożą nawet bezwzględnie na to, że oni mają swoich rodziców i oddają tych dzieci do jakichś obcych rodzin w Rosji. Rzekomo, jak niby oni sobie zabierają tych dzieci i że to ich teraz dzieci. To jest po prostu ohydnie i haniebnie. To też podpada pod zbrodnię przeciwko ludzkości. Kradzież dzieci, potem handel nimi albo siłą przysposabianie do innych rodzin, a to robi Rosja wszędzie tam, gdzie tylko postawi stopę, obutą stopę rosyjski soldat. Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa, dziękuję bardzo za korespondencję i do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie.